Nasi słuchacze, jak dowiedzieli się, że będziesz u nas na wywiadzie, a w szczególności męskie grono, to są ciekawi, czy jesteś w związku. To chyba ty Marcin, chyba bardziej jesteś ciekawy. No wiesz, to ty też. Ja jestem ciekawy odpowiedzi po prostu. To są rapowe jaja, gdzie Kamil i Marcin grają bęgery w Radiu Go. Witamy was bardzo serdecznie w rapowych jajach, gdzie Kamil oraz Marcin grają bęgery w Radiu Go. Dzisiaj naszym i waszym gościem jest druga dama u nas na wywiadzie, a tą damą jest Karolina Stanisławczyk. Witamy bardzo serdecznie. Cześć. Karolina, chcemy z tobą zagrać w rap grę, która polega na tym, że po prostu rzucasz sobie kostką i w zależności na jakie pole trafisz, takie czekają przed tobą prezenty, challenge, łatwe pytania albo trudne pytania. Zobaczymy, co się trafi tym razem. Dobra. Wszystko jasne. Tak, wszystko. Dobra, że możemy zacząć naszą grę, zobaczymy, co wypadnie. To rzucamy pierwszy. Rzucamy kostką. I wypadła piątka, czy jest to łatwe pytanie? Łatwe pytanie. Słuchaj, no to może początki twojej muzycznej kariery. Jak to się zaczęło, tak? No bo wiemy, że kształciłaś głos i śpiew w autorskiej szkole muzyki rozrywkowej i jazzu Krzysztofa Komedy w Warszawie, sobie to zapisałem. I co po tej szkole? Co tam dalej się działo? Wiesz co, po tej szkole zadziało się tak, że ja poznałam Jonatana Chmielewskiego, w sumie trochę przypadkiem. I jakby zaczęliśmy robić muzykę razem, jeszcze pamiętam z Michałem Nosowiczem, bo oni tworzyli taki duet Mio. I wtedy zaczęliśmy robić muzę, wyszły z tego dwie piosenki i w sumie one dopiero, jedna wyszła dopiero w tamtym roku. A jakby ja miałam 17 lat, jak zaczęłam, więc trochę sobie poleżała. Tak. No i Jonatan pokazał mnie w paru wytwórniach i podpisałam kontrakt, tak jakoś wyszło. Zaczęłam robić muzy na poważnie. I tak jakoś wyszło, że stałaś się sławna. Chyba tak jakoś wyszło. I poszło po prostu. Tak jest. Rzucamy dalej kostką, zobaczymy, co tym razem wypadnie. I wypadła czwórka. Tak. Czyli jest to challenge, który polega na tym, że chcemy, żebyś po programie spróbowała zaśpiewać nam piosenkę Klisze, bez autotuna, bez jakichkolwiek efektów i bez bitu. Czy jesteś w stanie podjąć się tego wyzwania? Tak. Dobra. No dawaj. Zrobimy to po nagraniu, a teraz rzucamy dalej kostką. I teraz wypadła piątka. Tak, pierwsze trudne pytanko. No jakiś tam czas temu nagrałaś kawałek na ficie razem z kamerzystą. No i co sądzisz o nim dzisiaj, na ten moment, dzisiaj? Tak? Po tych wszystkich aferach z Łukaszem związanych. Trochę ich było. Powiem ci to tak, trochę było, że na początku, kiedy ja nagrywałam tą piosenkę też wcześniej, jakby no nie działy się takie rzeczy z nim. Ja jakby mi się też bardzo spodobała ta piosenka. Była fajna moim zdaniem, nadal uważam, jest fajna. Tak. No i teraz co myślę, no niefajnie to wszystko wyszło. Ale masz jakiś kontakt z Łukaszem? Nie. Bo z tego co wiemy, nie to... jestem za tym. Okej. Okay. Kompletnie. Z tego co właśnie Świetlne Cienie, to w ogóle został zdjęty kawałek, kanał tak, w ogóle cały, tak, nie? Tak, to było tak. Ale żałujesz, że stworzyliście tą piosenkę, czy nie? W sumie teraz tak, z tej perspektywy, jakbym wiedziała, jakim jest człowiekiem wcześniej, może by było trochę inaczej, nie? To byś się w ogóle tego nie podejmowała? Nie. Myślę, że na pewno na 100% nie. Ale to było kiedyś, w każdym razie teraz rzucamy dalej kostką, zobaczymy, co wypadnie. Jest to czwarty rzut. I wypadła szóstka, czyli jest to łatwe pytanie. Jeżeli miałabyś możliwość dziś, w tym momencie wystąpić na jednej scenie z dowolnym artystą, może to być ktoś, kto nie żyje. Ty, Kamil, nie wiem, czy się zaliczasz. To kto by to był? To by... była w sumie Rihanna. I dlaczego? Albo The Neighborhood. Rihanna albo The Neighborhood, bo Rihanna lubię w ogóle scenicznie i tak dalej. Wydaje mi się, że ona robi show i każdą jej piosenkę lubię tak naprawdę. No jest taka sexy, no naprawdę spoko. A jeżeli chodzi o The Neighborhood, to jest mój ulubiony zespół i czuję tą muzykę w 100%, więc... Ale byś musiał wybrać. Albo to, albo to. The Neighborhood. Okej, mimo wszystko. Mimo wszystko. No dobra, to lecimy dalej, nie? Rzucamy dalej kostką, zobaczymy, co wypadnie. Piąty rzut, jest to łatwe pytanie, bo wypadła czwóreczka. Wow. Tak, cieszę się, że łatwe. Cieszę. No, cieszę się. Słuchaj, na początku 2021 roku popularność zdobył twój utwór Klisze. No i takie moje pytanie, czy to otworzyło ci furtkę, to wiesz, do jakiejś większej, szerszej publiczności, popularności, czy było coś takiego, że na ulicy zaczepiali ci o autografy, o wspólne fotki? Czy...
nie do końca, w sensie może dlatego też, że ja się śmieję, że mam zupełnie inny kolor włosów i w sumie może nikt mnie nie poznaje, co ja, bo jestem tam ruda, ale pewne furtki na pewno muzyczne mi otworzyło i koncerty, i znajomości z różnymi muzykami, zrobiłam fajne rzeczy, fajne piosenki i tak dalej, więc to tak, twórczo tak jakby też. Okej. No, ale jeżeli chodzi o tam podchodzenie do mnie, to nie, ale na przykład moi fani często, jak dowiedzą się gdzieś, gdzie grałam koncert, to stoją pod moim hotelem, jak wychodzę na ten koncert. A lubisz, jak tak podchodzą, mówią, oj Karolina, możemy zdjęcie czy coś, czy to już tak, jest wkurzające miłe, po czasie? To miłe. Okej, bo niektórych artystów to już wkurza, że czasami podchodzą po prostu, że jest tego za dużo. Nie, u mnie jest tak w sam raz. Okej. Umiarkowane. Tak. Dobra, zostawmy dalej kostkę, zobaczymy, co wypadnie. Jest to już szósty rzut w naszej rap grze. I wypadła piątka, czyli jest to trudne pytanie. 19 lutego tego roku odbyły się polskie eliminacje do Eurowizji, które wygrał Krystian Ochman. Czy czujesz smutek, żal, a może zazdrość, że to nie ty wystąpisz na Eurowizji w Turynie? Nie, kompletnie nie. Uważam, że Krystian jakby super śpiewa, naprawdę profeska. I wydaje mi się też, że on miał taką eurowizyjną piosenkę, więc liczyłam się też z tym, że może być konkurencja. Tyle. Myślę, że spoko, że fajnie, że w ogóle byłam tam, że zrobiłyśmy jakieś show z Chicą. Widzieliśmy. Dokładnie. To wiecie, o co chodzi. Nie, fajne doświadczenie, ale ja też jakby, no nie wiem, liczyłam się z tym, że może po prostu być inaczej. Czyli wydaje ci się, że dałaś siebie wszystko? Ale ja zawsze po każdym koncercie i tak mam wrażenie, że powinnam jeszcze lepiej. Okej. Myślę, że możemy rzucać kostką dalej, zobaczymy, co teraz wypadnie. Jest to siódmy rzut w naszej rap grze i wypadła czwórka, czyli jest to prezent. Tak. Mam dla ciebie pewien prezent. Z racji tego, że jesteś drugą dziewczyną u nas w Radiu Go, to dostaniesz od nas kwiatuszki. Taki wiosenny bukiecik, proszę uprzejmie, specjalnie dla ciebie. Ale miło, chyba ale tulipany. Chyba tak. No, dziękuję. Proszę bardzo. Akurat się zwolniło miejsce w moim pokoju, bo na początku miałam jeszcze teraz takie kwiatki, ale już trochę zdechły. Czyli tak. Idealnie na wymiankę. Dokładnie. No podmianeczka. Dobra. Gdzieś te kwiaty trzeba tutaj ulokować, to może my ci je tutaj przechowamy. Dobrze. Dobra, ja na razie wrzucę sobie to tutaj dalej. Dobra, i możemy rzucać w międzyczasie kostką dalej, zobaczymy, co wypadnie. I wypadła piątka, czyli jest to łatwe pytanie. Nasi słuchacze, jak dowiedzieli się, że będziesz u nas na wywiadzie, a w szczególności męskie grono, to są ciekawi, czy jesteś w związku. No to chyba ty Marcin, chyba bardziej jesteś ciekawy. Nie? No wiesz, to ty będziesz ciekawy, a nie ja. Ja jestem ciekawy odpowiedzi po prostu. Kochani, to jest bardzo skomplikowane. Czyli status związku na Facebooku to skomplikowane, rozumiem. Tak. Czyli Kamilek, masz chyba odpowiedź na swoje pytanie. Dobra, no jeszcze chciałeś mnie pomóc. To idźmy dalej, nie ciągnijmy tego tematu. To, nie, to było łatwe pytanie, prawda? To było łatwe. To było łatwe. A myślałeś, że trudne, tak? No chyba myślałem, że trudne to będzie. No to było w każdym razie łatwe pytanie. Zobaczmy, przemontujemy, ale tak. Ale zawsze zobaczymy, co może teraz wypaść. Może teraz wypadnie trudne pytanie. Przy naszym dziewiątym rzucie w naszej rap grze. I wypadła szóstka, czyli... Wow. Czyli łatwe pytanie. Łatwe. Znowu. Tak, znowu łatwe. Jesteś taką bardziej popową artystką. No tutaj właśnie po ostatnim twoim koncercie można powiedzieć, że takim trochę reggae, jeśli chodzi o Eurowizję. No i takie mam pytanie, jako że jesteśmy radiem takim troszkę bardziej rapowym. Czy chciałabyś z kimś nagrać, wiesz, fitas, jeśli chodzi o takich rasowych raperów, tak jak na przykład zrobił to Kłebo z Darią Zawiałą albo Smola z Tezewą Farną, czy ktoś się taki marzy, wiesz, wow, ale... Tak, tak, a kto... tak. O, to jest PZ. O, PZ, no. Magenta, Zonda. PZ tak. Uwielbiam. Ale ja mi chyba się najbardziej podoba Nauczysz się czekać, bo tak lirycznie mi się chyba bardziej podoba. I Dom, no tak. Dom. Bardziej stonowane. Nie, ale Magenta i Zonda też są super. Naprawdę. Okay, czyli jakby... kupujesz całego PZ, otrzymamy tak, jak koty. Moja ulubiona to Seniorita, ale to już stara. No. Ja to pamiętam, Seniorita, tak. Jest to klasko, ostro, tak, to jest piękne. Czyli co, czyli PZ? Tak, PZ. Podoba mi się ta odpowiedź. I również się podoba, także zrzucamy dalej kostką, zobaczymy, co teraz wypadnie.
I wypadła trójka, czyli jest to łatwe pytanie. No właśnie, Karolina, jakie są twoje muzyczne plany na najbliższą przyszłość? Jakiś nowy album? Czym zaskoczy nas Karolina w 2022 roku? No nie mogę powiedzieć, bo zaskoczę. Ale ogólnie chcę trochę zmienić styl i pójść w taką stronę bardziej chyba mocniejszą. Co to znaczy mocniejszą? Może tak brzmieniowo, bardziej taką gitarową. Czyli rock? No nie do końca. Coś połączyć z popem, ale jakby tak naokoło tego gdzieś bym balansowała. Okej, ale jakichś konkretnych dat na razie nie możemy ujawnić. No na pewno w kwietniu planuję wydać singiel teraz. No to coś wyciągnęliśmy. Będziemy czekać, na pewno. O, miło mi. I rzucamy kostką dalej. Zobaczymy. Prawie koniec. Jeszcze może coś wypaść. Ale doszłaś już do mety, także dziękujemy ci za to, że byłaś w Radiu Go u Rapowych Jaj, gdzie? Kamil Augustyniak oraz Marcin Miros grają bęgery. A naszym i waszym gościem, przypominam, była Karolina Stanisławczuk. Dziękujemy bardzo uprzejmie. Dziękuję. A tymczasem przechodzimy do challenge'u, gdzie Karolina pokaże swój utwór bez autotuna. Zostańcie z nami. To są Rapowe Jaja, gdzie Kamil i Marcin grają bęgery w Radiu Go. I nawet kiedy ból, pijamy znów te same fanaberie. Cichy nurt zabiera ciągle w dół, oślepia, nie chce więcej. My tacy sami, a my tacy sami, znów my tacy sami, a my tacy sami, znów my tacy sami, my tacy sami, my tacy sami, a my tacy sami. To są Rapowe Jaja, gdzie Kamil i Marcin grają bęgery w Radiu Go!